Witam wszystkich. Dziś prezentacja maszyny do siewu i siew rzepaku. Troszkę opóźniony, no ale co zrobić, taką mamy pogodę. Z przodu wał, oczywiście wał własnej konstrukcji, można powiedzieć, przerobiony z wału do puga Lemkena. Wymyślony, a właściwie podpatrzony system skrętu. Ten wał skręca razem z ciągnikiem. Tak wygląda jego praca, że jest ładnie zagęszczone. No tutaj już się topimy. Widać, że te ślady są dużo głębsze. I w sumie ten wał do tego ma służyć. A z tyłu mamy agregat też mocno przerobiony. Brona Neumayer 2,5 metrowa. U nas w gospodarstwie już od 15 lat zrobiła jakieś 1500 hektarów. A z tyłu siewnik Amazon D7. Oryginalnie był na kołach. Koła były tutaj montowane w tym miejscu. W tej chwili jest jako nabudowane. Tutaj cały system napędu, to koło strogowe, wszystko zrobione jest przeze mnie. I całość sterowana siłownikiem, który tam gdzieś widać na środku siewnika, że podnosi zarówno redlice, lejki, ale podnosi również i to koło strogowe. Także podnosząc lejki, wyłącza się jak gdyby siew i mogę sobie zrobić uwrocie, tak jak na przykład tutaj, bo uwrocia nie oram, dlatego tyle tutaj jest resztek po żniwnych, bo to jest nieorane. Tak mniej więcej to wygląda jak tu po sąsiedzku. Co prawda ta działka nie jest moja, ale tu widzę jeszcze orka jest nieskończona. Dojeżdża mniej więcej do takiej pozycji, że puk prawie że dochodzi już do drogi i później dwa razy agregatem i jest ziemia wzruszona, a pewnie i tak pojedzie ktoś kombajnem albo czymś i tak pierwszy rządek, dwa są mocno uszkodzone, więc nie za bardzo się jest tutaj przy drodze o co starać, natomiast już na środku pola wszystko jest ok. Wracając do siewnika, skrzynia powiększona, oryginalnie było mniej więcej do tego miejsca, tu wiadomo była taki delikatny stożek, bo tu była klapa, w tej chwili jest powiększony, jak oryginalnie wchodziło 200 kg, teraz wchodzi 500, zazwyczaj wchodzi 500, bo w tym roku, jeżeli mamy taką gęstość pszenicy jak mamy, no to pewnie wejdzie za 450. W każdym razie 3 hektary tym jestem w stanie obsiać we wczesnym terminie siewu. Zrezygnowałem z normalnej, tradycyjnej klapy, zamiast tego jest planteka, która też bardzo dobrze się sprawdza, wszystkim jest lekka. A tutaj szczerze mówiąc cały czas była walka o to, żeby ten siewnik był maksymalnie lekki, ponieważ współpracuje z lekkimi ciągnikami. Tu mamy takie dodatkowe odciągi stabilizujące. Prosto, a skutecznie. Całość waży, no nie ważone jeszcze, ale tak szacuję, że jakieś 1300-1400 kg na pusto, czyli prawie 1800-1900 na pełno. I co tu jeszcze więcej pokazywać? No nic. Ciekawego się tu więcej nie wydarzyło, oprócz tego, że ten siewnik został tak właśnie zamocowany. Kiedyś bardzo dużo siałem z siewnikiem na hydropaku, ale ma to swoje zalety, ale też ma sporo wad. Między innymi trzeba za każdym razem pamiętać, żeby ten siewnik na ten hydropak wrzucić. O czym się nie zawsze pamiętało. Kolejna sprawa, masa. Cały hydropak u mnie ważył 140 kg. No to naprawdę jest
było co dźwigać. Do tego dochodziło to, że ten siewnik nie był tak blisko, jak jest w tej chwili. Nawet w momencie, gdy on był podniesiony przez hydropak, a w momencie siewu, no to już w ogóle był całkowicie zawałem, więc no cały zestaw był naprawdę bardzo długi. I powiem tak, że no trzeba było, tak mówię, jeżdżając do Owrocia, pamiętać, że najpierw hydropak, później podnieść cały agregat, wcześniej jeszcze podnieść, tak, tutaj mamy przedni wał. Więc tych czynności na Owrocie było naprawdę sporo. Wałek u mnie chodzi cały czas, po prostu jest, mam ograniczone podnoszenie na wysokość, tak żeby wał przegubowo teleskopowy zbytnio się tam nie łamał. Teraz dojeżdżam do Owrocia, podnoszę tylko wał, podnoszę siewnik i tyle. Nie muszę już pamiętać o tym, żeby podnieść samym hydropakiem siewnik. Na pewno jest wygoda. Minusem jest to, że no nabudowany siewnik trudniej jest zamontować, zdemontować, ale rozwiązaniem u mnie jest to, że mam drugi taki sam agregat, więc jak gdyby ta czynność u mnie odpada. I w sumie tak to mniej więcej było planowane, że siewnik nabudowany pojawił się wtedy, gdy zakupiony został drugi agregat aktywny. Także w tej chwili nie ma już problemów. Cały czas ten siewnik jest, ten agregat jest siewnikiem, a drugi agregat jest bez siewnika. Tak, widać, mamy ziemię, jakie mamy. I osobiście uważam, że tylko aktywne agregaty się na nasze ziemię nadają. Robią fajną robotę. Gdy są duże bryły, wystarczy zwolnić. Nie musimy tak w innych agregatach rozbijać tych brył prędkością, a co przez to idzie, komfort pracy mocno się podnosi. Bo tak, tutaj wystarczy, że zwolnimy i już jest zdecydowanie lepiej dla nas, dla naszego kręgosłupa, ale i dla roślin. Jest tam lepiej uprawione, bo no, agregaty bierne mają to do tego, że by dobrze pracowało, trzeba jechać szybko, natomiast aktywne mają odwrotnie. Czyli im wolniej jedziemy, tym dokładniej, lepiej pracują. No i teraz podnosimy sobie przedni wał, podnosimy sobie tył i zawracamy. Wygląda na naszych działeczkach, na naszej ziemi. No mamy spore opóźnienie. Są moje ostatnie hektary, które nie zasiałem w ubiegłym tygodniu, bo te dzisiaj mamy 4 września, a pierwszą turę rzepaku siałem dokładnie tydzień temu. Co prawda nie ma go jeszcze na wierzchu, przynajmniej wczoraj go jeszcze nie było. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ziemia jest niesamowicie zamulona, bo w ciągu tego tygodnia spadło u nas no grubo ponad 100 litrów deszczu na ziemię, która już była i tak mocno nasiąknięta. Także no, zobaczymy, jak wyglądają schody, ale na razie siejemy te ostatnie hektary. Z taką prędkością jeździmy. Ciągnik, tak wspomniałem, ma 90 koni. Możemy przyspieszyć, ale tutaj przed nami mamy jakieś takie gniazdo bardziej mokrej ziemi. I sobie troszeczkę zwolnimy, żeby ją lepiej zagęścić, lepiej te bryły, agregat mógł rozbić. Tam w lusterku, nie wiem, czy to przez kamerę widać, bo obserwuję sobie koło ostrogowe, czy tam się kręci. Tutaj w tych dolnych lusterkach widzę, jak agregat pracuje, czy zachodzi na poprzedni przejazd. Także praktycznie do tyłu nie za bardzo jest się po co
oglądać. I powiem szczerze, tak patrząc właśnie teraz w lusterku, przypomniałem sobie jednej rzeczy. Tam jest taka biała puszka hermetyczna zamontowana na siewniku. Na niej są zamontowane dwie diody. I od czego te diody są? Ono od czujników ilości ziarna w skrzyni nasiennej. Po obydwu stronach, po obydwu krańcach skrzyni nasiennej są umieszczone po dwa czujniki optyczne, które sprawdzają obecność nasion. Także jeżeli się zaświeci w moim przypadku jedna dioda, to oznacza, że przejadę jeszcze jakieś, mówię o pszenicy, bo w rzepaku to nie do końca się sprawdza, bo wiemy, jakie mamy normy wsiewu, ale mówię o pszenicy, że jeżeli zaświeci się pierwsza, no to przejadę jeszcze jakieś 400-500 metrów, ale jeżeli zaświeci się już druga, no to trzeba się zatrzymać, wyjść, jeśli jest taka możliwość, to rozrównać materiał w skrzyni nasiennej, bo u mnie akurat jest tak, że po bokach zużywa się pierwszy. Właśnie podniosłem wał, teraz agregat i się zawracamy. Tak mówię, jak się zaświeci druga dioda, no to musimy wyjść i porozrównać, bo przynajmniej w moim siewniku jest tak, że pierwsze, najpierw braknie przy krajach skrzyni nasiennej, a dopiero później na środku. Tak właśnie wyglądają te czujniki, tak są zamontowane z jednej i analogicznie tam z drugiej strony. No i chyba wszystko już, nie ma więcej co mówić o prostej maszynie. Prostej, a skutecznej. U mnie co roku uprawia, sieje jakieś 60-80 hektarów, w zależności jakie są potrzeby. Czasami zdarza się, że więcej, bo tam kuzyn sobie czasem pożyczy. I tak to nasze siewy wyglądają. Także do usłyszenia przy następnej okazji.